Witaj. Co spowodowało, że włączasz właśnie ten filmik? Co przeżywasz? Czy może jest coś, co cię tak bardzo dotyka, że nie chce ci się żyć? Że masz dość? Bo przecież miało być zupełnie inaczej. Pewno kiedy byłaś dzieckiem, myślałaś, jaka będziesz szczęśliwa, jak będziesz wykonywać swoją wymarzoną pracę, będziesz miała swoją wymarzoną rodzinę. W ogóle jak to będzie cudownie być dorosłym człowiekiem. A może ty, kiedy byłeś małym chłopcem, pomyślałeś, jak wiele marzeń spełnisz, jak będzie cudownie, jak ludzie cię będą podziwiać, jak będziesz realizował swoje marzenia, jak będziesz miał swoją rodzinę, zdobywał coraz większe szczyty zawodowe, a może i takie prawdziwe. Wiesz, każdy z nas tak miał. I nie zawsze właśnie tak wychodzi, że po latach możemy powiedzieć, jest, mam to. Ja byłam przekonana, że będę miała wspaniałą rodzinę, wspaniałe życie, że w ogóle wszystko będzie niesamowite. I z roku na rok czekałam, co się pojawi, co będzie, co będę przeżywać. I było wiele pięknych momentów. Właściwie mogę powiedzieć, że miałam fantastyczne życie. Jestem wdzięczna moim rodzicom za tyle miłości, tyle dobra, tyle wspaniałych doświadczeń, takie wspaniałe dzieciństwo, młode życie na studiach, kiedy miałam mnóstwo przyjaciół. I potem wydawało mi się, że kiedy będę już wchodzić w dorosłe życie, to już będzie tylko piękniej. Ale czasem życie niesie niespodzianki i czasem robi się trochę trudniej, a już na pewno nie tak, jak planowałam. Też to przeżyłam. Też mnie życie zaskoczyło. A byłam przekonana, że jeśli inni ludzie przeżywają problemy, kryzysy, to dlatego, że sami do tego doprowadzili. No więc w którymś momencie musiałabym sama się z tym mierzyć i powiedzieć, sama do tego doprowadziłam. Ale mam dla ciebie jeszcze dobrą wiadomość. Wiesz? Wszystko, co przeżywamy, ma sens. Długo się tego uczyłam. Był taki moment w moim życiu, kiedy było mi bardzo ciężko. Kiedy wydawało mi się, że życie się zawaliło i że ja właściwie to już nie wiem, co dalej. I dlatego daję sobie prawo, żeby tu przed tobą stanąć, usiąść i trochę ci o tym opowiedzieć. Co dzisiaj jest moim mottem życiowym? Kryzys jest łaską. Jakkolwiek w to nie wierzysz. I rozumiem to. Ja też kiedyś, gdybym usłyszała te słowa, absolutnie bym w to nie uwierzyła. Ale dzisiaj z całą odpowiedzialnością mogę powiedzieć jedno. Kryzys jest łaską. Dlaczego daję sobie prawo, aby mówić o kryzysie? Myślę, że z całą odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że Pan Bóg dał mi tę łaskę, że doświadczyłam bardzo różnych kryzysów. Kiedy byłam na studiach i kiedy wchodziłam w dorosłe życie, nagle zaczęły się takie problemy zdrowotne. No i poszłam na badania. Pierwsza diagnoza, którą usłyszałam, właściwie trochę mnie ścięła z nóg. Wręcz zastanawiałam się, co dalej. Tym bardziej, że byłam bardzo aktywną osobą i tańczyłam, uprawiałam sport, miałam mnóstwo pomysłów, robiłam 3 kierunki naraz i wydawało mi się, że wszystko mogę. Ale z wiadomych powodów traciłam przytomność. Doszło do tego, że byłam sama w akademiku, straciłam przytomność, rozcięłam głowę. Nie wiedziałam, co się dzieje.
Nie wiem, jak długo leżałam, nieprzytomna, w końcu się ocknęłam. Miałam na tyle siły, żeby na kolanach, na czworaka przejść do następnego pokoju i wołać o pomoc. Pogotowie, szycie i szukanie przyczyn. Trochę się mój świat zawalił. Trochę nie mogłam się odnaleźć w tym, nie wiedziałam jaka data, jaki czas. Ale powoli, powoli wszystko wróciło do normy. Potem badania, tabletki, diagnoza nieoptymistyczna. I pamiętam, że doszłam do takiego momentu, że będąc na lekach, nie chciało mi się żyć. Pomyślałam, że jak tak mam żyć, to w ogóle nie chcę żyć. Nawet się zastanawiałam, gdzie wtedy był Pan Bóg, bo zawsze był dla mnie bardzo ważny. I pamiętam takie zdarzenie ze szkoły średniej, kiedy na rekolekcjach w liceum ksiądz rekolekcjonista zapytał, kto chce być świętym. Podniosłam rękę i nagle się okazało, że nie cały Kościół podniósł rękę, że ludzie nie chcą być święci. A mnie się wydawało, że to takie oczywiste, że przecież żyjemy po to, żeby dorastać do świętości. Jestem wdzięczna za to moim rodzicom, że właśnie tak mnie wychowali, że to było takie oczywiste, że też na mojej drodze stanęli różni ludzie, różni kapłani, którzy o tym mówili, że właśnie tak myślałam. Ale wtedy, kiedy przyszła ta trudna diagnoza, ja wiem, że Pan Bóg był gdzieś bardzo blisko, może bardzo blisko, ale wtedy zupełnie inaczej na to patrzyłam, choć mówiłam, Boże, co dalej? Wiem, że podjęłam wtedy ważną decyzję i powiedziałam do mojej mamy, wiesz mamuś, jeżeli ja mam tak żyć, jeżeli ja nic nie mogę tańczyć, nie mogę uprawiać sportu, to ja to zawierzam Panu Bogu i niech robi jak chce, ale ja myślę, że te leki, które biorę, to nie jest nic dobrego. Byłam już dorosła, mogłam podejmować własne decyzje. Nie wiem, skąd się wzięła ufność też mojej mamy. Powiedziała, okej. Oddałam to Panu Bogu i zaczęłam żyć na całego. I wiecie co? Nie wiem, jak to możliwe. Ale żyję, działam, uprawiam sport, tańczę, biegam, mogę. Potem było jeszcze kilka kryzysów. Wiem, co to jest kryzys finansowy, kiedy robiłam wszystko, żeby sprzedać dom. Wydawało mi się, że to jest jedyna możliwa rzecz do zrobienia. Trudno, nie wyszło, trzeba się z tym zmierzyć, trzeba powiedzieć całemu światu, nie daliśmy rady. Nie sprzedałam. Życie potoczyło się dalej. Ale okazuje się, że najtrudniejszym momentem było to, kiedy załamała się najbliższa relacja. Relacja z moim mężem. I wtedy ja się załamałam. Wtedy wydawało mi się, że już tego nie przetrwam. Że nie mam po co żyć, że nie jestem w stanie. Na szczęście Pan Bóg tak układa życie, że miałam dla kogo żyć. Bo miałam już wtedy 4 dzieci. I kiedy dowiedziałam się najtrudniejsze prawdy o moim życiu, o naszym życiu, to byłam już mamą 4 dzieci i wiedziałam, że nie mogę się poddać. Trzeba iść dalej. Długo byłam przekonana w moim życiu, że skoro ja postawiłam na Pana Boga, mam wiarę, no to Pan Bóg jest gwarancją, która wszystko zapewni. Jeżeli ja będę szczęśliwa, będę w porządku, to będę szczęśliwa. Czyli jeżeli ja każdego dnia będę pamiętała o modlitwie, bo tego mnie nauczono, to Pan Bóg będzie błogosławił. Jeżeli będę uczestniczyć w mszy świętej, będę się modlić, będę w sakramentach, to mam polisę.
polisę na szczęśliwe życie w każdym obszarze. To Pan Bóg pobłogosławi i załatwi szczęśliwe życie małżeńskie, zdrowe dzieci, dobrą pracę, dostatek, że wszystko będzie okej. I nagle staję w momencie, kiedy nie mam siły. Kiedy nie jest tak, jak miało być. I zaczęłam się zastanawiać, i co dalej? I pamiętam sytuację, kiedy jest mi bardzo ciężko, jest mi bardzo trudno. I biegnę. Biegnę do kościoła. I nagle jest kapłan, o którym słyszałam, że jest dobrym kapłanem. Przybiegłam do tego kościoła, klęknęłam, właściwie huknęłam kolanami o konfesjonał i mówię, proszę księdze, ale ja już nic nie wiem. Ja nie wiem, o co chodzi w życiu. Ja nie wiem. Ja nie rozumiem. A on tak spokojnie mówi, dobrze, że jesteś. Dobrze, że jesteś. I mówi, wiesz, ja będę miał dla ciebie czas. Czy możesz porozmawiać tak spokojnie dłużej? Ja mówię, teraz nie mogę, teraz muszę biec do pracy. No, mam obowiązek być na konkretną godzinę. A on mówi, dobrze, o której możesz być? Ja mówię, koło 12. Dobrze, będę na ciebie czekał. Pobiegłam do pracy. Nie myślałam wtedy o tym dużo. Wróciłam. Rzeczywiście czekał na mnie. Wtedy usiadł i mówił, to jaka jest twoja historia? A ja mówię, kocham mojego męża. Dowiaduję się rzeczy, których nie chciałabym się dowiedzieć. Dowiaduję się, że dzieje się bardzo źle. Ale chcę zrobić wszystko. No, chcę uratować nasze małżeństwo i naszą rodzinę. On mówi, chwała Panu. Długo mnie wysłuchał, a potem zaczął się po prostu nade mną modlić. Dziś z perspektywy czasu, a było to wiele lat temu, wiem, że to Pan na mnie czekał. To Pan mnie wysłuchał. To Pan Jezus posłał tego księdza, żeby był dla mnie podporą i aniołem. Był dla mnie wsparciem. Przez parę lat był moim kierownikiem duchowym. To jest pierwsza rzecz, którą chcę Ci powiedzieć. Poszukaj wsparcia osoby, która Cię poprowadzi. Osoby zanurzonej w Chrystusie, która Cię poprowadzi przez kryzys. Która Ci wytłumaczy, co się dzieje. I która Ci pomoże zrozumieć najważniejsze prawdy o życiu i o naszej wierze. Wiesz, czego się nauczyłam? Po pierwsze, nauczyłam się, że nie ma przypadków. Kiedy ja coś opowiadałam, to ksiądz mówiłam często, wiesz, wie ksiądz, przypadkiem, a on tylko kiwał głową, tak, przypadkiem. A potem znowu coś opowiadam i przypadkiem trafiłam na modlitwy świętej Małgorzaty, ale on mówi, tak, przypadkiem. Nauczył mnie, jak ważna jest moja patronka. I proszę Cię, Ty też przyglądnij się swoim patronom. Przyglądnij się. Ja zrozumiałam, że mam się przytulić do serca Pana Jezusa, że to jest moja droga. Że jestem perłą w oczach Pana Boga i że to nie jest koniec historii. I była jeszcze jedna niesamowicie ważny moment w moim życiu, kiedy pamiętam, przychodzę, że nie mam siły, nie dam rady, nie przeżyję tego, nie przetrzymam. A On bierze mnie za ręce, kładzie na swoich dłoniach i mówi, patrz, czy Ty masz ślady po gwoździach jak Chrystus? Ja mówię, nie mam. Dasz radę. To jeszcze dasz radę. I dzięki tym słowom zrozumiałam, że Chrystus zaprasza mnie do czegoś większego. Do tego, żebym popatrzyła też na Jego historię zupełnie inaczej. Żebym zobaczyła, że jego historia to nie jest przyszedł król na ziemię w chwale, narodził się w pałacu, wszystko miał, pełne błogosławieństwo i
wszyscy go podziwiają, tylko że jego droga jest zupełnie inna. I nagle zobaczyłam prawdziwe życie Chrystusa. Zobaczyłam prawdziwe życie Matki Bożej. Zobaczyłam prawdziwe życie świętego Józefa, czyli zobaczyłam prawdziwe życie świętej rodziny i nagle zaczęło się otwierać moja świadomość. Otworzyłam oczy, otworzyłam serce. I jakby zaczęłam słyszeć głos, teraz rozumiesz? Ja też nie przyszedłem odcinać na świat kupony. Pytanie tylko, czy chcesz trochę więcej zrozumieć z mego serca? Tak powiedziałam, Panie. Nie wiem, czy dam radę, ale chcę. I tak zaczęła się moja historia. Po to, by zrozumieć, po co to jest. Bo historia Maryi skończyła się dobrze. Bo historia Chrystusa nie skończyła się na grobie, na krzyżu i na grobie. Bo nawet historia Józefa nie była nadaremna i zakończyła się nijak. Nie, zakończyła się pięknie. Wtedy zaczęło się we mnie coś otwierać. Mówię, Panie, może nie wszystko rozumiem i wiem po co, ale to, co we mnie zaczęło bardzo mocno pracować, to jedna krótka modlitwa. Jezu, ufam Tobie. I każdego dnia będę to powtarzać. Jezu, ufam Tobie. I zrobię to, co mogę zrobić, najlepiej, jak mogę zrobić każdego dnia, żeby być po Twojej stronie. Żeby dokonywać dobrego wyboru. Czy zawsze mi wychodzi? Może nie zawsze, ale każdy dzień zaczynam z tą decyzją. A nawet jeśli upadam, to wiem, gdzie mogę znowu dostać siły, znowu dostać wsparcie i iść dalej. I to jest pierwsza rzecz, którą chcę Ci powiedzieć. Może Cię Pan Bóg wybrał do czegoś większego. Do tego, żebyś Go bardziej zrozumiał. Więc na tyle, na ile możesz, przyjmij to, co przeżywasz, i powiedz, Jezu, ufam Tobie. Wchodzę w tą przygodę i chcę z Tobą każdego dnia coraz lepiej wybierać. I to jest pierwsza rzecz, którą chcę Ci powiedzieć. Zaufaj Chrystusowi do końca. A zobaczysz, że będą działy się cuda. A zobaczysz, że kiedyś powiesz, rzeczywiście, kryzys jest łaską.